turnieju Administrator Wild Cup 2014 odbyło się już dokładnie 46 spotkań, ale teraz czas na najważniejsze mecze, czyli mecze numer 47 i 48. Pierwszy z nich to pojedynek o trzecie miejsce, tak zwany mały finał, ale emocje na pewno nie będą małe. Zagrają Młodzi Granum i Blask Odżywu. Mecz o trzecie miejsce o godzinie 11:00, tutaj wystąpi drużyna Młodzika i przeciwnikiem będzie Blask. Powinno to być wyrównane widowisko, na pewno. Dosyć fajni zawodnicy z obu stron, mający tutaj zespoły, mające swoich takich powiedzmy dwóch, trzech liderów i tu powinno to być bardzo, bardzo wyrównane. Chociaż mimo wszystko tutaj, jak to widzę, z lekką przewagą Młodzika. Obie ekipy marzą o zwycięstwie, choć Blask w półfinale był nieskuteczny, nie zdobył ani jednego gola. Rozumiem, że strzelicie bramki za to w meczu o trzecie miejsce. No, mam taką nadzieję, że powalczymy o to trzecie miejsce. Obie drużyny grają zespołowo, a tutaj Młodzika jest solidny bramkarz. Czy na tyle dobry, aby powstrzymać napastników Blasku? Przekonamy się w piątek. A po meczu o trzecie miejsce na boisko wkroczą finaliści Oronka i Kostaryka. Trener Oronki, Kamil Śledź, pracuje nad taktyką. Jak zablokować takie strzały Kostaryki? Maciek Kaczmarzyk zapewnia, że nie ma mowy o strachu przed Kostaryką. Czego mam się obawiać? Gramy o swoje, tak? Gramy o wygraną. Co tu dużo mówić? Chcemy wygrać to. Na finałowy mecz wszyscy czekają z wielkim zainteresowaniem. Mecz finałowy, który się rozpocznie o godzinie 12:00, no tu będzie tu duża zagadka i powinien być bardzo dobry mecz. Naprawdę bardzo dobry mecz. Oba zespoły mocne, składające się chyba w tej chwili z najlepszych zawodników i Orońska, i Radomskiej Broni. Dużo, dużo emocji nas na pewno czeka i pewnie bramki. Dużą rolę mogą odegrać stałe fragmenty gry. W każdym razie walka powinna trwać do ostatniej sekundy. Będzie bardzo zacięcie. Widzieliśmy, jak tu koledzy grali. I mam nadzieję na wygraną po prostu. Na zwycięzców czeka już główne trofeum, puchar ufundowany przez administratora. Będą też medale i wiele upominków. Wyróżnienia indywidualne otrzymają najlepszy bramkarz, strzelec i zawodnik turnieju. Finaliści zagrają w przygotowanych przez organizatorów koszulkach. To na potrzeby relacji telewizyjnej, bo telewizja Dami zaprezentuje retransmisję z wielkiego finału. A na wszystkich, zawodników, trenerów, sponsorów i kibiców, czeka jeszcze jedna niespodzianka. Każdy może sprawdzić siłę swojego uderzenia, tak? Czyli odpowiednio przykładając nogę, siłę do piłki w specjalnym trenażerze, możemy sprawdzić potem na czytniku, jaką siłą, z jaką prędkością piłka będzie leciała po moim uderzeniu. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początek o godzinie 11:00. Wstęp wolny. Zapraszamy.